Witam wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i coś niesamowitego stało się w sklepie Bo wrócił Skull Trooper I do tego wróciła jeszcze babeczka, kosa, nowa kosa niestety Nie ma niestety starej kosy, ale dobra Zacznijmy od tego, jeszcze jest lotnia Ale też inna taka dziwna, dobra, okej okay. Mamy Skull Troopera, obydwa skiny I babeczka Skull Ranger I obydwa skiny mają zmieniane style Skull Ranger babeczka bardzo, ale to bardzo mi się podoba, ponieważ jest... Ładna Super, a Skull Trooper jest, wiadomo, rzadki. Mega rzadki. Wydaje mi się, że delikatnie się różni od oryginalnej wersji, ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien, yy, niestety nie mogę teraz sobie porównać, bo nie mam oryginalnej wersji. Nie no, nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzu, czy to jest idealnie oryginalny Skull Trooper. Dajcie mi znać w komentarzu. Skull Trooper kosztuje 1500, czyli o 300 więcej niż kosztował na pierwszym Halloween rok temu. A Skull Ranger kosztuje 1200, czyli bardzo tani skin. Boże. Czemu oni takiego skina wypuścili za 1200? Okej, okay, nieważne. Do tego mamy kosę. Nową kosę ze zmianą stylu na kolor inny. Jest to bardzo ładny zbierak. Mam nadzieję, że stara kosa wróci z Gull Trooperem, Ale nie jestem pewien, czy tak będzie. I lotnia, też ze zmianą stylu. Jakaś taka... Trubna. Łańcuchy ma. Dobra. Wszystko zobaczymy zaraz w grze. Teraz ważna sprawa. Pamiętajcie, że zostawić suba, ponieważ yy, zobaczcie tam na dole pode mną, tutaj tutaj gdzieś. Jest licznik subów jest 96200, lecimy po 100K. I jeżeli. Po, od tego filmiku będzie naprawdę taka dobra ilość subskrypcji, która mi zadowoli, to robimy konkursy na te skiny, bo przecież każdy by chciał mieć. Rozlosuję dwa skulpturpery, jedną Skull Ranger, albo dwa skulpturpery, dwie Skull Ranger. Zobaczymy. Dajcie mi dać po prostu, czy chcecie taki komentarz w komentarzu, bo wydaje mi się, że chcecie, że to jest super opcja. Yy, teraz tak, kosa, kosa. Dobra. Co ze zmianą styli? Styl na Trooperze. Na pewno ludzie, którzy mają oryginalną wersję też dostali styl. Mamy zmiany koloru na zielony i czarny czepek. Wydaje mi się, że ten Trooper jest po prostu brzydki. Ten jest zarąbisty, ten jest brzydki. Ale też może być, jak już się znudzi nam zwykły Trooper. Babeczka ma to samo. Znajdźmy sobie baweczkę. gdzie ona jest. Ona jest niebieska. Tu jest. Babeczka ma to samo. I jest ok. Jako nowy skin ze zmianą stylu. Za 1200 jest super. Do tego mamy kosę. Kosa zielona. Jest bardzo fajna. Ta też jest super. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Kosa kosztuje 1200. Czy 800? Nie, 1200 chyba. Muszę sprawdzić, bo już nie wiem. Kosa 1200 i lotnia 1200, ok. I cały zestaw kosztuje 5100, co z lotnią? Lotnia jest zielona? Nie, lotnia jest zwykła, tak samo ma zmianę styli, czyli zmianę koloru. No, fajne, weźmy sobie zieloną lotnię, zwykłą z kultrupera i sprawdźmy to. Sprawdźmy, bo to jest sprawdzenie kupisz, prawda? Ale nazwałem ten odcinek, czy się opłaca, bo to jest prawdopodobnie nowa nazwa odcinków. Więc sprawdzamy to na szybko. Boże, jak ja się jaram, że jest Skull Trooper. Kosa gorsza od poprzedniej, fajny dźwięk ma i jest ładna, ale wolałbym tą starą kosę, prawda? Wziąłem jeszcze do tego katanę, bo bardzo ładnie wygląda. No i co, tak jak mówiłem wam, mówiliście, że konta ze Skull Trooperem mega o Jezu, są drogie. Sztos w ogóle rzadkie, mówiłem, że wróci. I wrócił dzisiaj po aktualizacji. Według mnie naprawdę super. Dobra, leci Skull Trooper, patrzmy jaka jest lotnia. Jedyne co jest super w tej lotni, to dźwięk tego drewna, yy, starego drewna, takiego spróchniałego, jak w tej lotni od... Yy, jak ono się nazywa? Strachów na wróble? I ta, ten gościu w środku w trumnie. Ale bardzo zasłania ta lotnia. Bardzo zasłania. I jeszcze słuchaj, te łańcuchy, jak się składa ma. Jak się rozkłada też. Super. Lotnia jest fajna, tylko że... No nie będzie grana przeze mnie, bo jest dużo zasłania. Jedyne co jest fajne w tej lotni to prawdopodobnie to, że będzie tylko i wyłącznie na Halloween. Przez ten okres teraz Halloween. Bo tam w Ameryce to Halloween trwa dłużej niż u nas, bo u nas to jest ten jeden dzień, prawda? To jeszcze nie jest Halloween, tylko to jest wszystkich świętych i... Yy, tam, czy tam święto zadusznych, zmarłych, czy jak to ten. I... To jest takie, wiecie, u nas jest takie amerykańskie podrobione. A tu macie... Tyle czasu, że poczekajcie, bo Poksy się na mnie patrzy, więc to już. Czemu kochanie się na mnie patrzy? Co się stało? Źle coś powiedziałem? Co? No po powtórz, bo jeżeli jeżeli źle coś powiedziałem, to mnie poprawisz. Nie powiedziałem źle. Ok, dobra, Czy nie powiedziałem źle. Czyli okej, okay, mamy Skulpturpera, który będzie prawdopodobnie tylko i wyłącznie przez okres Halloween i nie będzie później wracał do sklepu, tylko znowu za rok. Więc trzeba go mieć. Czy warto? Czy, jest, yy, czy się opłaca? Wydaje mi się, że tak. Skull Trooper jest fajnym skinem. Teraz, jeżeli są ludzie, którzy dalej nie mają na faudolce i tak dalej, to nie będą mieli tego Skull Troopera. Dużo osób będzie miał oczywiście, no bo wiecie, skin wraca, jest przehypowany, Skin wraca, wszyscy chcą mieć tego skina, więc dużo osób będzie go miało, dużo osób będzie nim grało. Ale potem znowu to ucichnie, tak jak było z Czerwonym Rycerzem, według mnie. Chociaż ze Skull Trooperem może być trochę inaczej. Skin. Ze względu na rzadkość i ze względu na wygląd, 10 na 10. Lotni nam takie, nie wiem... Takie 6, 7 na 10. Ze względu na to, że jest duża i zasłania dużo. Yy, I zbierak jest super, 10 na 10 jest zbierak. W ogóle jeszcze, ze zmiana styli, to dajmy tu po 11 na 10 dla tych dwóch skinów. Czyli dla zbieraka i Skull Troopera. I weźmy sobie Skull Rangera, czyli babeczkę. Która jest mega zaskoczeniem. Ernest już miał w plikach gry, co mi się bardzo podobało, że chłopak mi tutaj odkrył wcześniej, że. Ja, ja się z nim kłóciłem, że tego skina nie będzie, prawda? Ale jednak jest. Dobra, i weźmy to, weźmy to. Zobaczmy. I pokażę Wam jeszcze bug później. I pamiętajcie o tym konkursie, żeby dać mi znać co chcecie, czy chcecie ten konkurs Jeżeli będzie dużo odzewu, jeżeli na tak, na tak, na tak To wieczorem nagram filmik o konkursie Więc pamiętajcie, że wieczorem jeszcze będzie filmik, możecie nie dostać powiadomienia No dobra, babeczka jest super Babeczka jest naprawdę świetnym skinem hardowy skin, czarne włosy, czarny web, Tylko ma te kości takie pomalowane wy... na biało Albo na zielono, zależy jaki styl weźmiecie To jest super skin, serio Zastanawiałem się tak. Skoro Ernest miał go wcześniej z plików gry, to czemu nie było przecieków? Tu jest takie... zagadkowy paczol. Czemu nie było przecieków o, o tym skinie wcześniej? Dobra, jeszcze raz lotnia. Lotnia jest na kolor zielony. Bo jest biała i zielona. No jest ładna ta lotnia, fajna jest ta lotnia, tylko jest taka za duża troszeczkę. Więc co do lotni, to... Kupiłbym ze względu, że będzie rzadka. Babeczka, super skin, mega świetny z kataną, wygląda idealnie. Katana to teraz jest bug, którego nie, nie zdejmuje praktycznie, więc. Dobra, jeszcze rozgrzewka przed live'em. Łatwo. Nie, no skin świetny. Też 11 na 10 6 za 1200 to naprawdę sztos. Yy, od razu wyprzedzam pytania. Gult Trooper prawdopodobnie też wróci z tym drugim swoim skinem. Więc yy, nie spadnę, dobra. Yy, więc czekajcie po prostu, bo może być jutro, może być pojutrze, zobaczymy. Ale też nie wiem, co ze Skult Trooperem, czy on będzie. Czy on będzie tylko dzisiaj? Czy będzie na dwa dni? Wydaje mi się, że na dwa dni. Jeżeli będzie tylko dzisiaj, to na pewno podczas okresu Halloween wróci i wtedy zrobimy tego giveawaya. Osoba wygrana odbierze po prostu. Więc pamiętajcie, wbicie suba, łapkę w górę, dzwoneczek, lajka. Like Lecimy po stoka, bo teraz jest idealny moment na to. I do tego co robimy? Sprawdzamy bug blingi. Pamiętajcie o komentarzu, żeby tam napisać co sądzicie. Cały zestaw 5100, więc to jest dużo. To jest dużo, naprawdę, za cały zestaw. Ale okej, okay. sprawdźmy bug tak te, co pasują. One nie mają swoich bug więc tak, od razu mówię tak, y, Skull Ranger katana pasuje, weźmy tą małeczkę i weźmy sobie inne bug jakieś. E, to pasuje. Klatka pasuje. E, skrzydła, kurczycy średnio, ale pasują, okej. Okay. Peleryna pasuje. Ja bym grał bez bug albo z małym bug czyli na przykład z takim czymś, idolo czyli na przykład z Katanom ideolo, z tym może być. Eee, to jest troszeczkę za kolorowe. Co jeszcze by pasowało do niej? Skrzydła te? Okej, okay, z tym mo mogą być te skiny. Ten skin właściwie. Z tym okej okay, może być. Nie chyba tyle będzie tych backlinków No, bo te backlinki Biały. O, ten biały też ładnie wygląda, biała katana. Jajko nie, to może być, okej, okay. to jest yy, małe backblingi, żeby nie zasłaniać skina, według mnie. Dobra, gdzie jest meinen Skull Troopier? Yeah. Okej, okay. skupiam się na stylu białym, ponieważ te style zielone są tylko i wyłącznie dodane, żeby coś było nowego, żeby się ludzie nie obrażali. Którzy mieli Skull którzy i tak się obrażą, bo tak jest życie no niestety, no. Tutaj pasuje klatka, pasuje pelerynka, pasuje katana idealnie. Pasują te skrzydła. To samo co do tamtej babeczki. To, to i tyle będzie, chyba, nie? To też widziałem, że grali na turniejach z Kulturą Preston Peleryną, ale to tak po prostu for forfan chyba. Więc nie wiem, co jeszcze tu mamy. Chyba tyle. Nic. O, czarna tarcza. Czarna tarcza, ok. I do babeczki też czarną tarczę sprawdzę szybko, bo pewnie nie będziecie wyzywać. Proszę bardzo, czarna tarcza do małeczki, sztos. Dobra, w takim razie kończymy odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale. Łapki w górę, dzwoneczka, bo lecimy po 100 tysięcy. 100 tysięcy. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na razie. Cześć.